Was w kolejnym filmiku na kanale Moda Eko Kreatywna, kanale o ekomodzie, o modzie vintage, modzie z lumpeksów, ale także o super dobrym stylu, jak się ubierać elegancko i też odnaleźć swój styl. Na tym kanale znajdziecie różne playlisty, które możecie odkryć, moda vintage, właśnie modę, różne style, style różnych krajów, style różnych projektantów. I wszystko to jest ilustrowane przykładami z lumpeksu. Także zapraszam Was już teraz do zasubskrybowania. Filmów jest naprawdę bardzo dużo. I do polubienia tego filmiku, jeśli się Wam spodoba oczywiście. Kochani, przechodzimy do hola lumpeksowego, bo byłam w Gdowie na ogromnych zakupach. Jak jeżdżę gdzieś dalej, wiecie, czy do Dobczy, czy do Gdowa, czy do Bochni, czy do jakichś miejscowości, które są trochę oddalone, to raczej zwiedzam tam już wszystkie sklepy i staram się zrobić takie większe zakupy, żeby nie jeździć co chwilę. No i dzisiaj zobaczycie pierwszą część, bo druga część, ten sklep Babski Raj, będzie za tydzień. Dzisiaj będzie właśnie z Joya, głównie z Joya, dwóch nawet Joyów w Gdowie. W jednym była wyprzedaż, w drugim była taka bardzo niewielka wyprzedaż. Także fajnie, bo część tych zakupów jest naprawdę w dobrych cenach kupiona, co nie znaczy, że są to jakieś szmaty, bo zobaczcie, jak niesamowite perełki, perełki vintage, super materiałów dorwałam. Także zapraszam już na ciąg dalszy. Stylówka, którą mam dzisiaj na sobie, to nowe spodnie, ale one są z kolejnych zakupów, więc opowiem Wam o nich następnym razem, ale możecie teraz zobaczyć, jak w nich wyglądam właśnie. Bluzka też jest z następnych zakupów i dobrałam sobie krawat vintage, krawat po moim dziadku z jedwabiu, który moim zdaniem idealnie dopełnia tą bluzkę po prostu. Uważam, że to mega pasuje. No i tak to wygląda. Pokażę Wam może jeszcze tą stylówę właśnie w następnym filmiku a propos omawiania tych rzeczy konkretnych. Spodnie są bardzo, bardzo wygodne z bawełny, więc wow, super. No ale dobra, nie będę się na nich skupiać. Włożyłam je dlatego, że tu kilka rzeczy pasuje mi przymierzyć właśnie do takiej spodniowej stylówki i do takiej stylówki, która będzie trochę cieplejsza, bo tutaj dużo rzeczy z wyprzedaży kupiłam cieplejszych, takich, które będą nawet już na jesień. No i w związku z tym takie trochę grubszy dół włożyłam. No i zobaczycie. Są dwie torebki. Akurat pierwsza torebka, którą Wam pokażę, jest to taka indyjska torebka z Wieliczki. Pokazuję Wam dlatego, że też wczoraj widzieliście pozostałe torebki, których sobie nie zostawiłam w live'ie. Przedwczoraj ze sklepu. No i to jest jedna z tych torebek, dlatego Wam pokazuję, bo ja sobie ją do tej mojej różowej indyjskiej sukienki zostawiłam. Jest super. Ma długi pasek i to jest takie rękodzielnicze. Częściowo ręcznie szyte, bardzo długi, właśnie ma bardzo długi pasek. Zobaczcie, jak wyglądam do tej właśnie indyjskiej sukienki, bo uważam, że to jest super do tego zestaw, a w ogóle mam dosyć sporo różowych rzeczy, więc będzie mi to fajnie pasować do tych rzeczy na lato. Dobra, idziemy dalej. Kochani, pokażę Wam właśnie najpierw takie różne akcesoria, zanim przejdziemy do ciuchów. Drugie akcesorium to jest taki piękny szalik i on jest z bawełny marki Orfana, bardzo, bardzo fajny w kolorach fioletu i ma piękne wzory. Strasznie mi się spodobał ten wzór. Na szczęście to była wyprzedaż, także za każdą rzecz zapłaciłam tam chyba od 5 do 7 zł, już nie pamiętam dokładnie co za co, ale w każdym razie część z tych rzeczy to jest z tej wyprzedaży, część jest z niewielkiej wyprzedaży z drugiego sklepu. To w każdym razie nie kosztowało mnie wiele i bardzo mi się podoba ta kolorystyka i piękny, piękny wzór, naturalny materiał, więc super. Będę to przerzucać, słuchajcie, bo nie mam tutaj gdzie tego z powrotem dać. Mam też torebkę ze skóry w bardzo fajnym kolorze, w ogóle w bardzo fajnym takim workowatym stylu, która się tak trochę spina, widzicie? To jest torebka w takim ciekawym kolorze, zobaczcie. Bardzo ciekawy kolor. Nie wiem, jak go trochę określić. Taki w sumie szarawy. Trochę szary. Jest to torebka ze skóry 100%. Zresztą to pokażę Wam, bo to widać tutaj. I ona nie była z tej ostatecznej wyprzedaży, ale jest fajna. Naprawdę jest fajna. To jest akurat z 50% wyprzedaży torebka. Świetna skórka. No i w ogóle jest bardzo, bardzo fajna. Tutaj są takie nabite dziurki, że można sobie regulować ten pasek, czyli o, można sobie
Tak to myślę. Naprawdę leciutka torebka, skóra naturalna, jest mega, jest świetna, naprawdę. Można to bardziej ścisnąć, tylko ja nie mam tyle siły, wiecie, żeby aż tak to ściskać, ale chyba maksymalnie jest tak. No i super wygodna, leciusieńka skórka, bardzo fajna skóreczka w ogóle. Taki worek na co dzień jako torebka na sportowo. Super piękna skóra, jest jak nowa, naprawdę mega. Idziemy dalej. Teraz pokażę Wam jeszcze dwie chustki. Mam jeszcze szaliki, które będą w następnej kolejności. Słuchajcie, piękne, nowiutkie, ręcznie szyte chustki z jedwabiu naturalnego i malowane ręcznie. Patrzcie, jakie cudo. No przepiękne wzory. Pokażę Wam trochę z bliska te wzory. Tutaj ten kolor jest przepiękny, taki miętowy, z zielenią, z różem. Ślicznie, artysta to malował jakiś, no bo tak tego typu rzeczy malują artyści. No przepiękna chustka z jedwabiu, naprawdę, ze złotym jeszcze, ze złotą nitką, ze złotą farbą. Oczywiście tego w pracy nie można wyprać, to mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą. Druga jest prawie identyczna, inne kwiaty są na niej i ona jest taka w fioletach, no patrzcie, róż i fiolet. Dwie cudowne po prostu chustki moim zdaniem. Wow. Naprawdę piękne, jestem mega zadowolona, bo wiecie co, chustki z jedwabiu, jeszcze takie ręcznie malowane, naprawdę to jest na przykład na takich targach rękodzieła, które nieraz właśnie są w lecie, są bardzo drogie i w ogóle jedwab jest drogi, a już ręczna robota przez artystę to jest rzecz wręcz bezcenna, powiedziałabym. No i piękne, piękne chustki, naprawdę cudowne są, śliczne. Słuchajcie. Idziemy dalej, pokażę Wam szaliki teraz. Kupiłam dwa takie szaliki z super, bo ja zawsze szukam tych super materiałów. To jest wełna, myślę, że to jest wełna merino. Być może kaszmir, ale chyba nie, chyba raczej to jest merino. Tu gdzieś była metka, ale metka jest bardzo zużyta, natomiast tak, ja tak bardziej organoleptycznie, wiecie, czyli po prostu jak mi się wydaje z dotyku. Bardzo ładny kolor, taki różowawy beż, cappuccino takie, bardzo fajna chusteczka też, to już też tak z myślą o jesieni. A tutaj jest chustka z lamy, albo z alpaki i pokażę Wam, bo ma metkę. Jest na niej narysowana alpaka i resztkowo można zobaczyć, że to jest 100% alpaka wool. Nie wszystkie litery przetrwały, ale ja to tam doczytałam, że to jest 100% alpaka. Piękny beż, oczywiście to jest nie mój kolor totalnie, ale to kupiłam z myślą o sklepie ten szalik. Jest piękny, naprawdę jest piękny. Do tego teraz by mi pasował. Może przymierzę Wam do jakiegoś żakietu, bo i do spodni, spoko, i właśnie może do tych jasnych żakietów. Kolejna rzecz. Naprawdę niektóre te rzeczy są po prostu takie fajne. Przymierzę Wam to na to, co mam na sobie. To jest futrzana kamizelka z królika. Z kawałków skórek. Tutaj jest oczywiście metka. Naprawdę jest w świetnym stanie i naprawdę fajnie wygląda według mnie. To jest coś takiego, co jest nieocenione w zimie i na jesieni. Nawet można to na kurtkę zarzucić. Patrzcie, jak super wygląda. Piękny, piękny kolor. Zobaczcie jeszcze tam bliżej. Naprawdę przepiękny kolor. Nie wiem, która strona jest prawa. Tak, no wiem, która, bo tam jest metka w środku. Patrzcie. To ma śliczne, to jest chyba z jenota ten kawałek. Niestety. No ale dobra. Jest to z second handu, więc nie będę się czepiać. Z tyłu ma jakby takie dłuższe kawałki przyczepione i to bardzo ładnie, ozdobnie wygląda. Przepiękna rzecz. W takim czekoladowym kolorze. No, to były takie jakby akcesoria bardziej. Teraz pokażę Wam żakiety, jedną bluzkę, spodnie, żakiety, płaszcze. Bo takie właśnie rzeczy, słuchajcie, takie, które nie są na ten sezon, które raczej będę musiała przechować na przykład do jesieni, no chyba, że ktoś z Was się nimi zachwyci, to po prostu kupuję na wyprzedażach, no bo wiecie, to zawsze kiedyś będzie potrzebne, no natomiast nie kupuję zimowych rzeczy na nowym towarze, po prostu to są moje takie rzeczy zapasowe, nie na bieżąco.
Sweter bardzo fajny, piękny właściwie, słuchajcie, sweter, nie będę go mierzyć, ale jest w sumie dobry na mnie, bo to jest taki krótki krop sweter, patrzcie jaki piękny. I to jest wełna z alpaki moim zdaniem, a to chyba jest wełna, nie, obydwie chyba są alpaki, tak mi się wydaje, bo w dotyku są właśnie takie leciusieńkie, ale patrzcie na ten przepiękny kolor, naprawdę jest mega, to jest taki właśnie krop sweterek. Spróbuję Wam do czegoś to włożyć, ale nie mam na razie pomysłu na stylówę, ale naprawdę fajnie zrobiony ręcznie sweter. Jak ktoś lubi, albo jak ktoś ma dzieciaka, który by miał to na oversize, bo też może to być dla dziecka na oversize, no są sami zobaczcie, bo spokojnie to może być damski sweterek krótki też. Śliczny kolor, przepiękny. Takie czasem się zachwycam takimi wzorami i kolorami tych rękodzielniczych swetrów, są takie tak ślicznie wykonane. Słuchajcie, teraz bluzka. Mam tylko jedną bluzkę w tym, akurat w tej partii zakupów. I to jest bluzka z wiskozy z jedwabiem. Pięknym, cudownym kolorze wprost. Ta bluzka jest na mnie no tyle za duża, mierzyłam ją, ale wyglądam tragicznie w niej, bo jest naprawdę taka bluzka powinna być dobra. To jest Elka. Ma bardzo fajny rękaw i ma piękny ten kolor. Taki trochę oberżyna, brudny, stary róż. No i właśnie, wiskoza z jedwabiem. Taka bluzka bardziej na jesień, powiedziałabym. Prześliczna, naprawdę. Patrzcie, jaka jest śliczna. Jest jeszcze, oczywiście, to jest hol z siaty, słuchajcie, więc tu są rzeczy jeszcze nie zadbane. To jest, z dzisiaj są zakupy. No, ma z tyłu zameczek, to jest Samso and Samso i oczywiście jest napisane z tyłu skład tej bluzeczki. Naprawdę mega fajna bluzka, oczywiście ona wymaga pielęgnacji, wyprania, wyparowania, bo to trzeba parować, nie żelazkiem prasować. Piękna, przepiękna, kolor i materiał cudowny jest. To teraz spodnie, o, spadła niestety. Bardzo fajne spodnie mi się trafiły na tej wyprzedaży. I to są Levi Strauss, właściwie słuchajcie, nowe, oryginalne, rozmiar 29, długość 32, czyli dosyć długie. To 517 jak nowe bootcuty takie, naprawdę piękne spodnie, słuchajcie, w przepięknym, uwielbiam ten granat taki klasyczny, niewytarty, o tutaj jest takie mikro przetarcie, ale w zasadzie to, wiecie, to w ogóle nie ma znaczenia. No śliczne, śliczne spodnie bootcuty, naprawdę mega. Myślę, że nie będą dla mnie, bo ja jestem zbyt szybka, żeby takie sztywne, nieelastyczne spodnie nosić, ale są jak nowe, słuchajcie, jak nowe. No i lewicy, to nie ma co. Nie wierzę, że dotrwały do wyprzedaży, słuchajcie, bo jednak takie rzeczy znikają dość szybko. Dobra, teraz będą, słuchajcie, żakiety, jeszcze sweter Wam pokażę. Żakiety i płaszcze, a sweter jest ostatnią taką rzeczą, o, Days Like This. Elka, piękny kolor i bardzo fajny skład, dlatego kupiłam. 34% Kid Mohair, czyli taki z młodej sierści, mohair. Merino 34% i jest tam również dodatek elastanu i poliamidu. W każdym razie 68% są wełny w tym swetrze, więc duży skład naturalny. Piękny kolor ma. Słuchajcie, mam taką lnianą bluzkę w sklepie w takim kolorze właśnie takiego żółtka wiejskiego. To jak to nazywam? Kolor wiejskiego żółtka. Patrzcie, jaki piękny kardigan. Taki, to jest taki trochę żakieto na żółtko kardigan, bo jest niezapinany. Trochę jest na mnie za duży, bo jak to tam była? Elka, tak? Chyba Elka. Tak. No jest za duży zdecydowanie, bo mi tutaj trochę z ramion spada. Trzeba chyba by mieć troszkę tutaj więcej i ma bardzo długie rękawy, ale no w każdym razie, jak widzicie, naprawdę jak nóweczka sweter. Tutaj no nie ma nic. No, patrzcie, jest idealny, jak nowy. Ta wełna, to wszystko jest w cudownym stanie. Ma kieszonki, więc taki płaszczyk. Na mnie jest za duży, ale jest przepiękny. Przepięknie. Ten malinowy też mam w sklepie, bardzo podobny. Ten malinowy to jest mój kolor i jeszcze cały czas się gryzę, czego sobie nie zostawić, bo ma przepiękny kolor. Podobnie jak ten mój oberżynowy mi się też tak bardzo podobał. No ten to jest zdecydowanie nie dla mnie kolor. Już miałam taki sweter, który bardzo lubiłam, ale jednak ja się w nim czułam zupełnie niedobrze, jak chodzi o kolorystykę. Dobra, to teraz lecimy do
żakietów, płaszcz. O Jezu, tego to mamy tyle. Słuchajcie, matko, matko. Lecimy. Wszystko jest super włókien. Tutaj mamy śliczny żakiet czekoladowy 100% wełna marki Steels. I on jest w moim rozmiarze. Teraz zobaczycie, po co włożyłam te spodnie, bo muszę trochę to układać. Widzicie? Superowy żakiecik z wełny 100%. Taki tutaj kształtujący sylwetkę, zgrabny. On mógłby być spokojnie też na 38, bo to na pewno jest jakaś marka, która ma zawyżoną rozmiarówkę, ponieważ on jest taki dzianinowy jakby, to 38, jeśli to nie jest kwestia jakiegoś większego biustu, to spokojnie też, jak widzicie, by mógł być. Bardzo, bardzo ładny żakiet, bardzo jestem zadowolona z niego. I ten był chyba z tej mniejszej, czyli ten, z tej droższej wyprzedaży. Kolejny super, właściwie płaszczyk, bardzo ciekawy, słuchajcie, i to jest rozmiar 14, to też jest L-ka. Tutaj większość tych rzeczy niestety jest nie w moich rozmiarach, no ale mniejsza z tym, no zobaczycie poglądowo, jak to wygląda. Bardzo ciekawy, aksamitny, teraz będą rzeczy z aksamitu. Aksamitny z bawełny płaszczyk, naprawdę spoko. No, tak jak mówię, to jest już takie trochę zaopatrzenie na jesień, powiedzmy, ale na jesień będą te rzeczy w sam raz. Piękny brązowy kolor, on jest w stylu vintage trochę taki. Taki za pupę. No naprawdę, te rzeczy są bardzo dobrej jakości. Słuchajcie, ja wyszukuję tylko rzeczy pięknej jakości. Jak ktoś kocha brązy i wygląda dobrze brąz, jak jest jesienią na przykład, albo zimą, bo ten brąz nie jest jakiś bardzo ciepły, mógłby być spokojnie też dla zimy, szczególnie dla ciemnej zimy. Bardzo piękny żakiet z piękną podszewką z wiskozy, także super po prostu. A teraz żakiet od Massimo Dutti, który jest przecudowny po prostu. Ojejku, jak on mi się podoba, ma takie detale. Jest w kolorze właśnie oberżynowym, takim fiolecie, zobaczcie, taki wieczorowy żakiet i sama nie wiem, to jest chyba 36 albo 38, nie wiem, czy jest za duży na mnie, bo się nie widzę za dobrze, ale naprawdę piękny, piękny żakiet. Teraz Wam pokażę detale, ale zobaczcie na ten kolor, po prostu kolor jest powalający według mnie. Zaszyte ma jeszcze kieszenie, więc naprawdę on jest nowy praktycznie. Musiał być chyba nienoszony, no bo kieszenie są fabrycznie zaszyte, już Wam to pokazuję z bliska i te detale, bo są cudowne po prostu. I to jest też bawełniany aksamit, na pewno tutaj jest napisane. Rozmiar 40 niby, aha, ale to jest włoskie 40, czyli bardziej 46 rozmiar. 100% bawełna, no niestety podszewka jest, nie jest bawełna, sztuczna, ale popatrzcie. I zobaczcie sobie, że te rzeczywiście te kieszenie są zaszyte, więc nie sądzę, żeby ktoś to nosił, no bo jak nosić z zaszytymi kieszeniami żakiet? Nonsens. Totalny nonsens to byłby. Piękne, z takimi czarnymi dodatkami. No naprawdę jestem mega zachwycona tym żakietem. Chyba, że ktoś nie wiedział, że się rozpruwa kieszenie, no ale jak można nie wiedzieć, że się rozpruwa kieszenie? No, to by było bez sensu moim zdaniem. W każdym razie, żakiet jest śliczny po prostu, jest przepiękny. Ach, żakiety mi się naprawdę udało kupić bardzo fajne. Pokażę Wam teraz żakiet bardziej na lato, który też nie był z tej najtańszej wyprzedaży. To jest Zara Basic. On ma jakieś włókna, jest to włókno naturalne. I o, tutaj ten żakiet mógłby nawet być do tej stylówy. Spróbujemy, ja go jeszcze nie prałam, więc... ale będę. Bardzo, bardzo fajny, oversize'owy, długi. Naprawdę super, super rzecz. Sami powiedzcie, no piękny materiał. Ma dość krótkie rękawy. Tak jakby on ma takie trochę 7/8 te rękawy, bo nie jest to bardzo mały rozmiar, a nie sięgają mi do końca dłoni, więc myślę, że to jest z założenia taki właśnie krótki rękaw. Może być to tak też, jako taka narzutka, bo on tutaj jest taki...
i znalazłam jej koronę. Prawdopodobnie szwedzką albo norweską. Super, po prostu pięknie. No i teraz będzie kolejny żakiet, bardzo fajny żakiet, słuchajcie, od Gina Tricot, rozmiar 38, minimalnie za duży i on jest z naturalnego takiego bawełnianego sztruksu. Naprawdę jest mega, patrzcie. Bardzo przyjemny, taki ekri, lekko taki śmietankowy. Lekko taki beżowawy. Super, według mnie jest po prostu super. Kolejny żakiet jest bardzo ciekawy, taki bardzo artystyczny. Wydaje mi się, że to jest jakiś żakiet vintage, Matisse. Rozmiar 40. Zobaczcie, jaki jest niesamowity, taki bardzo artystyczny. No bo stąd zobaczcie, ma oblekane guziczki, jest taki długi. To jest chyba taki żakiet, którym dobrze byłoby typowi jesieni lub zimy, bo jest dosyć ciemny. Jest, w sumie wygląda jak taki kolor zielonkawy kaki, ale ma piękne detale, zobaczcie. Naprawdę przepiękny jest ten żakiet. Jest bardzo ciekawy, przymierzę go Wam, bo jestem ciekawa też Waszych opinii. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, taka trochę gofrowana, nie wiem jaki jest skład, zaraz zobaczymy, bo tak mi się to spodobało, bo powiem Wam, że nawet nie sprawdziłam składu, ale tu hałasują. Strasznie Was przepraszam, ale było w miarę cicho i nagle zaczęły jakieś traktory tu jeździć. Jak słychać? Masakra. Ale tak to jest mieszkać na wsi, słuchajcie, zawsze, mam nadzieję, że ten sąsiad nie będzie teraz jeździł przez godzinę tutaj. Coś takiego. No jest na mnie za dużo ewidentnie, więc no nie ma cudów jakby, że będę w tym wyglądać jakoś zjawiskowo. Ale jest naprawdę, zobaczcie, bardzo, bardzo ciekawie. Jeszcze ma takie jakby kropki na sobie. Taki oversize'owy, długi. Można jako, nosić jako kurtkę też, bo on jest naprawdę tak dość pod szyję zapinany. Piękna rzecz według mnie, naprawdę nie ma tamte, jak to mówią. Głupio mówią zresztą, ale w każdym razie naprawdę mega mi się podoba. Zobaczymy, co tu piszą a propos wiskoza 76%, więc słuchajcie, jest zapasowy guzik. Więc naprawdę to jest bardzo nowa rzecz, że ten guzik się uchował. I w większości z wiskozy, więc super, wcale nie jest to jakiś zły skład. Matisse firma, czyli kojarzy się, prawda, z malarz, więc kojarzy się z właśnie ze sztuką, z artyzmem. Te wzory są zdecydowanie taką sztuką nowoczesną. Piękny, piękna rzecz. Słuchajcie, właśnie takich rzeczy trzeba szukać na wyprzedażach, bo one często nie znajdują docenienia u ludzi tak przeciętnie. Więc często zostają na koniec. Jeszcze, kochani, jedna rzecz, która jest po prostu niesamowita, słuchajcie. Znalazłam szkocki Glengarnock. Szkockie coś, kurtka. Kurtka i to jest chyba męska kurtka, ale może być też jako damska, jeśli będzie w Waszym rozmiarze. Patrzcie, jaka super rzecz. Patrzcie, jaką ma piękną podszewkę. I to jest rzecz nowa, zupełnie, zupełnie nowa z metką. Tutaj ma takie typowe płótno, jak te angielskie płaszcze, jest regulowany z tyłu, bo też można sobie zmienić na szerszy tutaj ustaw. To jest zamsz, tutaj jest tweed, oryginalna szkocka rzecz, piękna. I zobaczcie, tutaj mam od tego metki. Wszystkie metki są, jest tutaj napisane shooting vest, czyli to jest taki myśliwski. Typ myśliwski. To jest jakieś Kilbirni, Scotland. Super. Tutaj jest opis w ogóle też. Jest tutaj całość, nowiutka kurtka, nigdy nie używana.
Zobaczcie, jak to wygląda, bo można to używać jako bardzo oryginalny żakiet, jakby ktoś miał dobre. Myślę, że to by było dobre na rozmiar LXL, jak chodzi o damski rozmiar, a na męski to raczej taka ML. Tak mi się wydaje. No i patrzcie. Mega ciekawa rzecz moim zdaniem. Tutaj ma guziki, takie typowo styl angielski. Bardzo ciekawe, jeżeli ktoś ma typ jesieni, to to będzie piękna, bardzo oryginalna rzecz, jako właśnie taki dłuższy żakiet albo kurtka na jesień. Do bryczesów i do kozaków brązowych, wyobraźcie to sobie, no bajka, po prostu bajka. Na mnie to jest dużo za duże, no i te rękawy, wow. Ale i tak doceniam mega taką zdobycz, bo jest przepiękna, moim zdaniem. Słuchajcie, i ostatnia rzecz. To płaszcz marki Bugatti z podpinką z wełny. Bardzo piękny, zobaczcie, marka Bugatti. To jest męski płaszcz. Jaki to jest rozmiar? To jest chyba taki... No i on był, słuchajcie, wyceniony pierwotnie na 80 zł. Więc na szczęście był z częściowej wyprzedaży, bo pewnie bym go nie kupiła. Pokażę Wam się. Chyba to jest taka L-ka, XL-ka. W każdym razie nie mały rozmiar, męski. Idealny w stanie płaszcz, w ogóle niezniszczony. Zaraz spróbujemy znaleźć jakiś skład. W każdym razie ma pasek i ten pasek jest w idealnym stanie. No, no wiecie, co, przymierzanie tego płaszcza na mnie to jest tylko taka sztuka dla sztuki. Więc jak widzicie, duży męski płaszcz w pięknym beżu, nowy, naprawdę nowy. Z tego co widzę, to jest bawełna, częściowo bawełniana wierzch tego płaszcza. I, no i ma grubą, taką ciepłą, ale wełnianą podpinkę. Także super, super fajny płaszcz na jakiegoś eleganckiego pana, bardzo dobrej marki. Także myślę, że spoko zakup, jak na wyprzedaż, bo trzeba jakoś, słuchajcie, sobie radzić. Moi drodzy, i bardzo Wam dziękuję już za uwagę. To są wszystkie rzeczy w dzisiejszym polu. Uff, trochę tego było, a w następnym holu zobaczycie rzeczy, które nie były przecenione i były z babskiego raju i są to przepiękne sukienki. No i w ogóle jedwabie i rzeczy, z którymi się totalnie też zakochałam, więc zapraszam Was na kolejny filmik, to już w przyszłym tygodniu, a jeszcze zobaczycie w tym tygodniu prawdopodobnie relacje z jakichś lumpeksów w Zakliwie, bo jadę na 3 dni. Tam, gdzie mam rodzinny dom, taki wakacyjny. I mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego znaleźć, coś dla Was nakręcić stamtąd. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia już za kilka dni. Cześć!